Cześć. Dzisiaj czas na czwarty tom, ale historii nosi tytuł Zygmuncie i kto tu rządzi. Opowiada o XVI wieku. XVI wiek to jest przedziwny czas dla świata, dla Europy, dla Polski. Nastąpiło wtedy całkowite przewartościowanie. Wcześniej skończyło się średniowiecze i zaczyna się odrodzenie, renesans. Ludzie dowiadują się o wielu dziwnych rzeczy. Odkrywają, że Ziemia wcale nie jest w centrum wszechświata, wcale nie jest płaska. Wprost przeciwnie, jest okrągła, można ją opłynąć i jest jedną z planet, które krążą wokół Słońca. Także ludzie muszą przyjąć zupełnie inny obraz świata. W dodatku z nowo odkrytej Ameryki do Europy przypływa ogromna ilość złota ukradziona Indianom. No i to złoto staje się powodem wojen. Wybuchają też wojny religijne, no bo całkiem inaczej trzeba spojrzeć na świat. No, dzieje się w Europie wiele złego. Natomiast Polska przeżywa swój złoty wiek. XVI wiek to jest najlepszy czas dla Polski. W Polsce nie toczą się wojny. Polska jest krajem tolerancyjnym w przeciwieństwie do całej Europy. Polacy równo traktują każdą religię. Zostają wydane specjalne prawa, na mocy których nie wolno prześladować żadnej mniejszości religijnej. Każdy sposób wyznawania wiary jest tolerowany. Dzięki temu nie toczą się żadne wojny. No, wspaniały czas dla naszego kraju. Produkuje się dużo towarów, produkuje się zboże. W całej Europie zboża nie ma, bo toczą się tam wojny i sobie niszczą zboża. Jeść wszyscy muszą, wobec tego kupują tam, gdzie to zboże rośnie, czyli u nas. Polacy się bogacą, państwo się bogaci. No i w tym pięknym czasie rządzą Polską ostatni królowie z dynastii Jagiellonów, Zygmunt Stary i Zygmunt August, ojciec i syn. No, wydawać by się mogło, że rządzić Polską bogatą, Polską w takim czasie jest no, chyba bardzo łatwo. Natomiast jak było naprawdę, no to dowiecie się z tego tomu. Bohaterami nie są królowie, ani Zygmunt Stary, ani Zygmunt August. Oni tutaj występują, owszem, ale bohaterami są dzieci z klasy pana Cebuli. Pana Cebulę i dzieciaki już poznaliście w poprzednich tomach. Pan Cebula to jest nauczyciel historii, który usiłuje przekonać dzieci, że historia jest super. Nigdzie nie działo się tyle ciekawych rzeczy jak w historii. Skonstruował dla dzieci specjalne ławki, dzięki którym dzieci przenoszą się bezpośrednio w przeszłość. Nie czytają tekstów z podręcznika, tylko dowiadują się bezpośrednio obserwując to, co się działo w przeszłości. No, przygód dzieci mają dzięki temu masę i być może dlatego lubią historię, bo w takiej przeszłości, w czasie takiej wycieczki zdarzyć się może bardzo wiele. Narratorką w tym tomie jest Jolka, dziewczynka, która bardzo lubi czytać, ale jest całkowitą nogą z ortografii. Właśnie dostała jedynkę z dyktanda i jest wściekła na wynalazców ortografii. Zastanawia się, kto wymyślił te wszystkie pułapki z U otwartym, zamkniętym, Ż, RZ i tak dalej, i tak dalej. No, będzie miała okazję, bo w XVI wieku wynaleziono również ortografię, czyli te wszystkie błędy, haczyki, z którymi mamy wszyscy problemy. Jak to się stało? Otóż właśnie wtedy, kiedy Polska była tak bogata, a kiedy zaczęto drukować książki, bo druk wcześniej wynaleziono i zaczyna się produkować książek w dużej ilości, a Polacy są bardzo wykształceni w tamtym czasie, masa ludzi umie czytać, kupują książki, więc wpadają na pomysł, że będzie się pisało i drukowało książki po polsku. Problem polegał na tym, że język łaciński, w którym wcześniej pisaliśmy, nie zawiera takich znaków szeleszcząco-brzęczących, jakimi my się posługujemy, typu rzyszy, sici. No i zapisanie naszej mowy w języku, w którym nie ma takich
znaków jest bardzo skomplikowane, no ale w XVI wieku znalazło się kilku mądrali, którzy po wielu doświadczeniach, próbach wykombinowali, jak takie literki wprowadzić. No i do już istniejących literek dodali ogonki, kreseczki, kropeczki i stworzyli zapis tych naszych szeleszczących dźwięków. No i powstał, no, stworzyli też takie dwuznaki, jak połączyli literki ry i zy i wyszło ży, albo sy i zy i wyszło szy. No i zrobiło się trochę bałaganu w naszej ortografii, który do tej pory musimy jakoś znosić. Ale dzięki temu można było zapisywać nasze słowa w języku polskim. Jolka o tym wszystkim się dowie, no ale nie to będzie najważniejszym zadaniem, ponieważ pan Cebula, jak wysyła dzieci na wycieczki w przeszłość, to daje im jakieś zadanie do rozwiązania i tym razem mają odpowiedzieć na pytanie, kto właściwie rządzi Polską, bo w Polsce dużo rzeczy dzieje się na odwrót niż gdzie indziej i tak jak w Europie rządzili wszędzie królowie, to w Polsce zostaje wprowadzone coś takiego, co nazywa się demokracją szlachecką. W podręcznikach taki temat macie, na pewno o tym się już uczyliście. No, ale dzieci mają na własne oczy przekonać się, co to właściwie jest, na czym polega i kto rządzi Polską. Czy król, czy kto inny? A jeśli kto inny, to w jaki sposób? No i ruszają w podróż, żeby tego się dowiedzieć. Dowiedzą się przeróżnych rzeczy. Spotka je masy przygód, o co pięknie wam wyrysował pan Artur Nowicki. Spotkają i szlachtę, i spotkają magnatów, i spotkają chłopów i mieszczan, którzy no, cierpią krzywdę, bo w Polsce, mimo że jest tak bogata, no, nie wszyscy są zadowoleni z tej sytuacji. Szlachta, która zarabia ogromne pieniądze na produkcji zboża, chce zarabiać jeszcze więcej, a do tego potrzebne jest więcej ziemi, więc tą ziemię zabierają chłopom. No, dzieją się różne dziwne rzeczy i czy królowie mają nad tym pieczę, czy nie, no dowiecie się. Dzieciaki spotykają w swojej podróży pewnego człowieka, który zmierza do Krakowa. Nazywa się Jan Dur, Johann Dur. Dur to po niemiecku twardy. Jan twardy, może wam to coś mówi. Przedstawia się dzieciom, że jest magiem. Ale w chwili, kiedy go spotykają, to jest w trochę nieszczęsnej sytuacji, bo boli go ząb, a nie może wypowiedzieć zaklęcia, bo go ten ząb tak boli, że spuchł. Potrzebny mu po prostu dentysta. No i Jolka z kolegami szukają tego dentystę. Ówczesny dentysta to jest po prostu kowal. No ale z braku laku dobry kowal. I kowal, zobaczcie, jakim narzędziem, jakimi szczypcami i młotem. O, tutaj macie narzędzia dentystyczne z XVI wieku. No, kowal okazał się dosyć sprawnym lekarzem. Ząb wyrwał i po bólu nastąpiło wyzdrowienie. No i ów mag, czarnoksiężnik, opowiada dzieciom, że król Zygmunt August wezwał czarnoksiężników z całej Europy, żeby przybyli do Krakowa, aby wyczarować mu żony, która zmarła, Barbarę Radziwiłłówne. No i on jedzie do tego Krakowa, dzieci zabierają się razem z nim. No i co przeżyją, czego się dowiedzą, to zapraszam do lektury. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.